Klątwa ćwierćfinałów trwa. Tak naprawdę trudno cokolwiek powiedzieć po tym meczu tak na gorąco. Jak ty, Tomku, po prostu oceniasz grę? Czego zabrakło? No bardzo trudno oceniać to wszystko. Przegraliśmy na pewno po walce, to jedno, ale to jest małe pocieszenie, bo Francuzi raz uciekają spod noża gdzieś w grupie, ledwo łapiąc się do tego ćwierćfinału, no a teraz z nami wygrywają. No, pokazali to, co mieli najlepszego. Dwóch graczy, Clevenot, Patry plus Ngapety w tych niekonwencjonalnych atakach, no, załatwili sprawę, ale ja bym tu abstrahował od gry Francuzów. Przede wszystkim skupiłbym się na naszej. No. W pewnym momencie ta gra się sprowadziła tylko do Wilfredo Leona. Zaczęło się od Michała Kubiaka. Nie wytrzymał zdrowotnie tego na pewno. Musiał opuścić boisko. I okazało się, że tutaj nie mieliśmy kim zastąpić Michała Kubiaka. Wydawało się, że Olek Śliwka zaskoczy. Tam był taki moment, gdzie najpierw gdzieś splasował, potem uderzył mocniej po prostej, potem przyjął mocną zagrywkę. No ale ostatecznie ataków nie kończył. Też gdzieś utknął Bartek Kurek, który grał świetnie i ta gra się rozkładała już na dwóch zawodników. Graliśmy też trochę środkiem, potem utknęli też nasi środkowi. No został tylko Wilfredo, który robił co mógł. Nie wygramy takiego meczu jednym graczem, mimo że robił wszystko w ataku i robił w zagrywce. Ostatecznie jemu też siły zabrakło. No jest rozczarowanie, co tu dużo mówić. No liczyliśmy na medale, liczyliśmy na półfinał. To się nie stało. Siatkówka się w Polsce nie kończy. Jest wielu zawodników. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Kto kończy karierę, kto nie kończy, bo to różne były zapowiedzi. Musimy trochę wszyscy ochłonąć i pewnie też się zastanowić, dlaczego tak się stało. Fakty są jednak takie, że po raz piąty ćwierćfinał przegrywamy i tę pigułkę naprawdę jest trudno przełknąć. Pialiśmy z zachwytu nad właśnie pozycją przyjmującego, że mamy tak dużo tych zawodników na tej pozycji. A czy myślisz, że w tym meczu, tak jak mówiłeś zresztą, właśnie ta pozycja była tą newralgiczną, gdzie zabrakło nam najwięcej? No zdecydowanie na lewym ataku nie mieliśmy nikogo. Oprócz Wilfredo Leona, no mówię, ale on to swoje zrobił, ale była potrzebna pomoc od drugiego przyjmującego. No, Michał grał, dopóki grał, ale jednak okazało się, że nie zdążył. Nie zdążył ani z formą, ani ze zdrowiem przede wszystkim. No a reszta nie potrafiła go zastąpić. Ja tu nie chcę nikogo odsądzać od czci i wiary, ale okazało się, że z tego szerokiego składu za wiele nie zostało tutaj akurat na tej pozycji przyjmującego. Na pewno to są zawodnicy, którzy będą grać, ale tutaj pewnie te momenty na Igrzyskach Olimpijskich niektórych przerosły. Oprócz samej formy Michała Kubiaka zabrakło mentalnie. Uważasz, że to było widać na boisku, że nie było tego takiego ognia, do którego nasi siatkarze przyzwyczaili? A czy był w pewnym momencie ogień? Był w pierwszym secie ogień, był w trzecim secie ogień, kiedy wychodzimy na prowadzenie 2 do 1 i wydawało się, że tego nie puścimy. Prowadziliśmy 7 do 4 jeszcze. No i potem utknęliśmy w jednym ustawieniu. W jednym ustawieniu nie potrafiliśmy skończyć ataku. Wcale nie przy ich mocnej zagrywce, która nas tam gdzieś pognębiała. No i przede wszystkim bez punktowego bloku gramy. No, nie da się z Francuzami grać. Oni sobie potem bawili się i na środku, i na lewym, i na prawym. Wszystko wchodziło. Plus włącza się Ngapet z tymi niekonwencjonalnymi atakami. No i przegrywamy. I znowu mamy do myślenia, bo to jest piąty ćwierćfinał przegrany. Nie wiem, kiedy to się przełamie. Możemy powiedzieć tak, już za 3 lata w Paryżu będą Igrzyska Olimpijskie. Antoine Blizzard, który zmienił Benjamina Tanutego, to był zawodnik, który zrobił różnicę w drużynie Francji? Dużo, na pewno. Przynajmniej na początku. Na początku, przede wszystkim w drugim secie, kiedy dzięki niemu w dużej mierze tego seta wygrali, no i doprowadzili do remisu i było 1 do 1. To jest kompletnie inny styl niż Tonyuti tam miał jakiś malutki zatarg chyba z trenerem w pierwszym secie, opuścił boisko, no ale to teraz u nich jest nieważne. Oni wygrali mecz, oni są w półfinale, mają Argentynę, no, mają prostą drogę do finału. No, szkoda, że to granie o medale już bez nas. A awans Argentyny właśnie po zwycięstwie nad Włochami to dla Ciebie zaskoczenie, niespodzianka? Nie, bo Argentyńczycy na to zasłużyli przede wszystkim swoją grą od początku. Oni mogli sobie wcześniej ten awans zapewnić, kiedy to przegrali z Brazylią 2 do 3, prowadzili 2 do 1, 17 do 12, przypominam sobie ten mecz. Ale potem ta przegrana ich nie wybiła wcale z rytmu. No, przede wszystkim mieli mecz z Amerykanami, którzy też ogromne rozczarowanie. No, Włochów wicemistrzów olimpijskich nie ma, Amerykanów brązowych medalistów olimpijskich nie ma, Polaków pretendentów ciągle przegrywających w ćwierćfinale też nie ma, mistrzów świata.
Nie ma. No więc to są takie igrzyska. Możemy się tym pocieszać, ale myślę, że to jest w sumie słabe pocieszenie. Argentyńczycy na pewno będą z Francuzami walczyć, bo to jest zespół, który się też nie położy i on dojrzał i ma naprawdę kilku znakomitych zawodników, a przede wszystkim liderem jest De Czeko. Tam jest wszystko otwarte. Patrząc na te dwie pary, Brazylia-Rosja, czy to nie jest troszeczkę przedwczesny finał, patrząc na tą czwórkę, jaka się ukształtowała? No być może, bo tutaj ktoś będzie rozczarowany. To są zespoły, które nie lubią grać o brązowe medale. Ani jeden, ani drugi i wiemy, że ich interesuje tylko złoto. No ale tutaj ktoś się też obejdzie smakiem i będzie musiał potem jednak tę walkę o brąz stoczyć. Kto to będzie, nie wiem. Jedni i drudzy grali znakomicie w tym turnieju, może nawet lepiej Rosjanie. 50-50 szanse stawiam. Tomku, twoje pierwsze igrzyska, które komentujesz, czy po odpadnięciu Polaków troszeczkę już takie emocje i zapał do tego troszeczkę może spadł? Nie, bo siatkówka jest piękna i to jest gra, którą kochamy. Oczywiście, jak są Polacy, to jest inne komentowanie. Teraz będziemy musieli się przestawić troszeczkę na innych i delektować się grą innych. No szkoda, może jeszcze potrzebuję paru igrzysk, tylko nie wiem, czy mi życia starczy.